Cześć, tu Michał. Witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzę rozmowę z ekspertem, który już gościł na moim kanale, tylko być może nie widziałeś tej pierwszej części, także jeśli nie widziałeś tej pierwszej części, to poproszę Pana Michała, aby się za momencik przedstawił. Tylko jeszcze pokrótce słowem wstępu, o czym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ano na początku, bynajmniej w przypadku mojej osoby, było tak, że zapragnąłem zostać DJ-em. Czyli DJ zajmuje się odtwarzaniem czyjejś twórczości, tak pokrótce mówiąc. Jednak wraz z jedzeniem apetyt rośnie, jak to mawiają. I tak było w przypadku chociażby moim, że prowadząc już te imprezy, odtwarzając te utwory, zapragnąłem również sam tworzyć te utwory, czyli, że tak powiem, zostać takim producentem muzycznym. I dzisiaj pana Michała wypytam właśnie, jak to wygląda od strony producenta muzycznego, jakie ma prawa i obowiązki, jakie ma możliwości, co Sto Art może mu, że tak powiem, zaoferować albo w jakich kwestiach go chronić, no i z czym to wszystko się wiąże. Także jeśli ty masz również takie zakusy, czyli będąc DJ-em chciałbyś zacząć produkować swoje utwory, ale boisz się, że zaraz ktoś ci ten utwór ukradnie, albo będzie ci kazał coś płacić, albo nie wiadomo jeszcze co, to mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiaj rozwieje twoje wątpliwości. Zatem dzień dobry, panie Michale. Czy mógłby się pan przedstawić naszym internetowym widzom? Witam pana, witam widzów. Nazywam się Michał Sowa. Jestem pracownikiem Związku Artystowo-Wykonawców Stoart. Pełnię funkcję zastępcy dyrektora do spraw inkasa. Bardzo mi miło, witam ponownie. Jak już wspomniałem, wcześniej z panem Michałem rozmawiałem. Być może nie widziałeś tej rozmowy, zatem zachęcam cię, abyś obejrzał pierwszą część. Tam porozmawialiśmy sobie o podstawach, co to jest Stoart, na jakiej zasadzie funkcjonuje. Zatem teraz już nie będziemy powielać tych tematów, bo mam nadzieję, że już to wiesz. Także przejdźmy od razu do sedna, czyli kto może zostać członkiem Stoart? Stoart jest stowarzyszeniem, które zrzesza artystów-wykonawców. Artystów-wykonawców, czyli osoby, które wykonują utwór, które mają do niego twórczy i zindywidualizowany wkład. Tak się to definiuje. A mówiąc to wprost, jakby jest to wokalista, osoba, która śpiewa, jest to osoba, która gra na instrumencie, czyli na gitarze, na klawiszach, na perkusji. Te osoby są wykonawcami muzyki. I w tej definicji, moim zdaniem, mieszczą się również DJ, ponieważ oni też mogą tworzyć muzykę, mogą ją wykonywać, więc jak najbardziej mogą zostać członkami naszego stowarzyszenia. Aby zostać takim członkiem, artysta powinien mieć jakiś zarejestrowany repertuar, który de facto da się, za którego da się pobrać dla niego wynagrodzenie, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie, nie mielibyśmy czym zażądać zbiorowo, nie mielibyśmy czego dla niego zrobić. Taki repertuar może być zarejestrowany przez wydanie płyty, może to być koncert, może to być jakaś piosenka nagrana do jakiegoś utworu audiowizualnego, do jakiegoś serialu, do jakiegoś filmu. Metody mogą być różne, natomiast ten utwór powinien być gdzieś zarejestrowany, właśnie po to, abyśmy mogli coś dla artysty zrobić. W dobie XXI wieku i powszechnego dostępu do internetu wielu, że tak powiem, początkujących, jak to nazwaliśmy, artystów zaczyna od tego, że swoją twórczość umieszcza chociażby w serwisie YouTube. Czy to jest również wystarczające dla Stoart, żeby to nazwać, powiedzmy, jakimś utrwaleniem tego dorobku, czyli po prostu utwory, że tak powiem, wgrane do serwisu YouTube? Jeżeli to jest utwór, który się pojawia w formie streamingu, czyli jest to jakaś forma nadawania, to wydaje mi się, że tak. I nawet pomimo to, że nie będzie, powiedzmy, wydanego albumu, właśnie żadnej płyty, ani trasy koncertowej, to również byśmy mogli to tak nazwać, w sensie, że najpierw sobie ten początkujący DJ komponuje swój utwór i udostępnia go w pierwszej kolejności właśnie, tak jak pan wspomniał, gdzieś tam w internecie, czy na YouTubie, czy innych serwisach streamingowych. Wydaje mi się, że to zależy od tego, w jaki sposób to będzie opublikowane, dlatego że już nie chcę wchodzić bardzo głęboko w szczegóły, żeby nie, może nie utrudniać, zamiast ułatwiać. Są różne formy eksploatacji, jedną z nich jest tak zwane odtwarzanie na żądanie, czyli video on demand, inną jest nadawanie. W przypadku, jeżeli ten utwór został nadany w internecie, to wydaje mi się, że byłaby to bez problemu forma taki sposób, który można uznać za zarejestrowany. W przypadku udostępniania plików na żądanie nie jestem pewny. To wymagałoby jakiegoś sprawdzenia.
A jeszcze, żebym tak doprecyzować, bo na początku Pan wspomniał o tym właśnie artyście, wykonawcy, że tam właśnie na perkusji czy na jakimś keyboardzie komponuje utwór. A czy w dzisiejszych czasach, gdyby ten właśnie DJ stworzył utwór na komputerze, na programie do tworzenia muzyki, zmierzam do tego, że tam nie byłoby żadnych instrumentów podłączonych, tylko stricte muzyka stworzona w komputerze, czyli również jego możemy nazwać artystą w tym wypadku? Zanim tak, komputer też jest takim narzędziem, też jest instrumentem, który można do tego używać. Może to być instrument, który jest fizycznym instrumentem, którego możemy dotknąć, a może to być wirtualny instrument, który jest, istnieje tylko w oprogramowaniu komputera, prawda? Natomiast jeżeli tam jest jeżeli to jest twórczość, jeżeli tam jest ten twórczy wkład, jeżeli tworzymy coś nowego, to jak najbardziej jest to taka sama forma. Bo tutaj jeszcze właśnie się spotkałem z takimi pytaniami, widzowie mnie pytali, że jeśli nie ma wokalu, czyli nie ma żadnych słów, nic tam nikt nie śpiewa, sama linia melodyjna, to czy wtedy też możemy go nazwać, powiedzmy, ten artystę, powiedzmy, tę osobę, która to skomponowała, czy może też być artystą i może zostać również członkiem Stoart? Tak, to nie utwory muzyczne i słowo muzyczne, więc z zasady to nie musi być utwór, w którym ktoś śpiewa, to może być sam utwór, w którym, to może być sama melodia. Super. Czyli odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że producent muzyczny, tak samo i DJ, może zostać. To co taki, powiedzmy, producent muzyczny zyskuje, będąc członkiem Stoart? Co zyskuje w zasadzie każdy, kto zrzesza się Stoart? Jeżeli ktoś nam, może jeszcze wspomnę o tym, jak wygląda procedura, bo jakby organizacja zbiorowego zarządzania ma tutaj, są tutaj dwa elementy. Pierwszym elementem jest samo powierzenie praw w zbiorowy zarząd, który umożliwia właśnie organizacji zbiorowego zarządzania uzyskiwanie pieniążków dla artysty za to, że na przykład jego utwór sobie gdzieś leci w radiu, w telewizji, czy gdzieś ktoś puszcza tę jego twórczość w jakimś klubie na przykład. To jest jedna część, a druga to jest członkostwo w Stoart. To są dwie rzeczy. Nie trzeba być członkiem Stoart, żeby powierzyć nam prawa i żeby otrzymywać od nas tantiemy. Natomiast można te dwie rzeczy zrobić. Jeżeli ktoś zostanie, nie tylko powierzy prawa, ale i zostanie członkiem, to wsparcie jest troszeczkę szersze, plus uzyskuje się możliwość czynnego i biernego uczestnictwa w wyborze władz na przykład. Tak? Tego nie ma ktoś, kto tylko powierzy prawa. No i jeżeli chodzi o takie bezpośrednie korzyści, to że właśnie chronimy te prawa, to, że będziemy inkasować wynagrodzenia za to, że ten utwór jest gdzieś eksploatowany i będziemy je wypłacać artyście, w tym wypadku DJ-owi. Ponadto taki artysta, który nam powierza prawa, zostanie umieszczony w międzynarodowej bazie danych dotyczących wykonawców IPD, International Performance Database. Artyści mają dostęp do portalu e-wykonawca.pl, w którym mogą rejestrować swoją twórczość, swoje wykonania, mogą też podglądać dane dotyczące ich rozliczeń, więc komunikacja dwustronna za pośrednictwem właśnie portalu e-wykonawca z artystami to jest coś, czym dysponujemy i co oferujemy. Ponadto członkom Stoart przysługuje możliwość otrzymania jakiejś formy wsparcia na różne artystyczne przedsięwzięcia, tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czy to materialnej, czy to zdrowotnej, jakaś pomoc socjalna. I w zakresie ochrony praw do artystycznych wykonań nasz dział prawny pomaga również przez bezpłatne konsultacje, jeżeli chodzi o ten zakres właśnie ochrony praw do artystycznych wykonań. A czy to członkostwo w Stoart coś kosztuje? Jeżeli to jest powierzenie praw, to nie kosztuje nic. My pobieramy na swoje funkcjonowanie prowizję i to jest jakby jedyne, co pobieramy. Artysta, który nam powierza prawa, nie musi niczego wpłacać, niczego dopłacać. Natomiast jeżeli chodzi o członkostwo, to ono kosztuje złotówkę miesięcznie, czyli jest to opłata w zasadzie symboliczna. Jest ona też pobierana dopiero z wypłat, czyli nie trzeba niczego wpłacać de facto, tylko jeżeli jakieś tam pieniążki się uzbierają, to przed wypłatą ta opłata członkowska jest potrącana. Zatem jakie kroki powinien zrobić taki początkujący producent muzyczny? Czyli stworzył utwór i co teraz powinien zrobić, żeby ten jego utwór był właśnie chroniony?
No, załóżmy tą najprostszą sytuację, czyli tą najbardziej standardową według przepisów, czyli został ten utwór zarejestrowany i pojawił się gdzieś, czy to na płycie, czy to w radiu. Musi się z nami skontaktować i musi podpisać umowę, aby nam powierzyć prawa. Tutaj znowu zapraszam na naszą stronę internetową www.start.org.pl. Tam są wszystkie informacje, dokumenty. Całą procedurę też można załatwiać zdalnie, nie trzeba fizycznie się do nas udawać, chociaż też serdecznie zapraszamy do naszego biura, do naszego działu polskiego. Więc trzeba podpisać te dokumenty członkowskie, to dokumenty dotyczące powierzenia praw, przepraszam, ewentualnie zostać naszym członkiem po spełnieniu warunków przewidzianych w statucie. I później na przykład za pomocą portalu e-wykonawca.pl po prostu pozgłaszać te swoje utwory. Można to zrobić pisemnie. Są też na stronie internetowej powinny być też szablony zgłoszeń, można je uzyskać też, po prostu wziąć sobie w naszym biurze. Natomiast zapraszam oczywiście serdecznie do tego, żeby robić to elektronicznie, bo to jest moim zdaniem najwygodniejsza forma. Można to robić siedząc sobie wygodnie, z kubkiem kawy na fotelu we własnym domu, nie fatygować się gdzieś do jakiegoś biura. A co w przypadku, gdy jeden, że tak powiem, nie jeden DJ stworzył ten utwór, duet, być może trzech, czterech, jeden utwór, to w takim przypadku powinien się tym wszystkim zająć, o czym sobie do tej pory powiedzieliśmy, tą sprawą właśnie organizacyjną, zgłoszeniową, biurokratyczną, może to tak nazwa. Jeżeli, aby otrzymać wynagrodzenie, każdy z uczestników powinien powierzyć nam prawa, no bo dopiero wtedy możemy te pieniążki wypłacić. My możemy je zawczasu inkasować, no jakby to robimy, natomiast dopiero wtedy będziemy mogli je wypłacić artyście, zgłosić wykonanie musi co najmniej jeden z uczestników, natomiast możliwe, że wymagany jest podpis wszystkich pod takim zgłoszeniem. Tego nie jestem stuprocentowo pewny w tej chwili. Ale na pewno umowę o powierzeniu praw musi podpisać każdy, jeżeli chce otrzymać wynagrodzenie. Jakby to jest podstawa. Natomiast myślę, że jeżeli będzie to robione na zasadzie otrzymania pełnomocnictwa od pozostałych twórców tego utworu, to tu również nie powinno być problemu. Czyli trzeba uzyskać pisemne pełnomocnictwo i można to zrobić za koleżanki i kolegów. Mhm. Bo w pierwszej części, być może nie wszyscy ją oglądali, ale powiedzieliśmy sobie, że po imprezie DJ powinien stworzyć taki wykaz utworów, jakie utwory były odtwarzane. Zmierzam do tego, że ja na przykład komponuję, tworzę utwór, rejestruję go właśnie u Państwa w StoArt, ale tego mojego utworu nikt nie wykazuje w wykazach, ale na przykład go odtwarzają. Czy jest tu jakaś droga, żeby temu, nie wiem, zapobiec, wyegzekwować to? Oczywiście, jeżeli to jest ta podstawowa, nasz podstawowy obowiązek, czyli to, żeby chronić prawa artystów, wykonawców, którzy są eksploatowani. My oczywiście sami prowadzimy różną działalność, aby mamy inspektorów, monitorujemy to, co się dzieje w internecie i staramy się upewniać, że to, co robimy starannie i dokładnie, tak aby te wynagrodzenia uzyskać. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nam zgłasza korzystanie bez posiadania umowy, czy też ktoś nam nie raportuje, a na przykład artysta wie, że jest gdzieś eksploatowany, no to my na to reagujemy i uzyskujemy te raporty od użytkowników. No i zawsze staramy się ich zachęcać do tego, żeby właśnie nam te dane przekazywali. Tak jak wspominałem właśnie przy okazji naszej pierwszej, poprzedniej rozmowy, że dzięki temu, że użytkownik raportuje, my jesteśmy w stanie wypłacić wynagrodzenie właściwym artystom bardzo dokładnie. Jeżeli korzystamy z czyjejś twórczości, to prawdopodobnie tych artystów lubimy, cenimy, szanujemy, więc warto jest zagwarantować to, że właśnie oni dostaną te pieniążki, które są dla nich zapewnią bardzo cenne. Mm-hmm. A jakie ma dalsze, że tak powiem, jeszcze obowiązki taki producent muzyczny, artysta wobec StoArt? Czy to wystarczy właśnie tylko podpisać umowę, zarejestrować swój utwór,
czy jeszcze następnie też jakieś formalności trzeba dopełniać, później w trakcie, już będąc członkiem? Nie, w zasadzie nie. Trzeba aktualizować swoje dane. Jeżeli przenosimy swój rachunek z jednego banku do drugiego, no to wypada nas o tym powiadomić, żeby pieniążki trafiły na właściwe konto. Natomiast no, to są raczej takie drobne czynności. Na pewno trzeba zgłaszać nowy repertuar. Jeżeli tworzymy coś nowego, to powinniśmy to zgłosić, żeby właśnie pojawiło się to w naszym systemie i żebyśmy mogli, wiedząc, że gdzieś eksploatacja takiego utworu nastąpiła, żebyśmy mogli naliczyć te tantiem. Rozumiem. Czyli właściwie później to wszystko się dzieje z automatu, po zgłoszeniu i zarejestrowaniu swojej twórczości w STAR. Tak, i komunikacja może następować z powodzeniem przez wspomniany portal wykonawca, gdzie można sobie podglądać wszystkie informacje na temat współpracy z nami. Czyli jeszcze tak, żeby to wybrzmiało, bo właśnie jeszcze tutaj poruszyliśmy też niejako kwestię ZAIX. Zmierzam do tego, że już miałem rozmowę na kanale z przedstawicielami ZAIX i tam również sobie rozmawialiśmy o twórczości, że trzeba zarejestrować utwór, ale czy, że tak powiem, to o czym sobie my rozmawiamy. Jestem producentem, zgłaszam, że tak powiem, podpisuję ze Stoart umowę i zgłaszam swój repertuar, to czy to samo muszę robić z ZAIX-em, czy to są dwie osobne ścieżki, że z ZAIX-em to sobie osobno muszę rejestrować, a ze Stoart osobno. Chciałbym, żeby pan nam, że tak powiem, to wybrzmiało. Czy wystarczy, że tylko ze Stoart załatwiam, a z ZAIX-em już nie muszę, będąc tym producentem, czy muszę i z ZAIX-em, i ze Stoart te wszystkie formalności? Jesteśmy odrębnymi stowarzyszeniami, więc jakby całą tą ścieżkę zostania członkiem, czy też powierzenia praw trzeba tutaj przejść niezależnie. Czyli ZAIX i Stoart. W przypadku, jeżeli jesteśmy też producentem, chcemy powierzyć prawa producenckie do tego fonogramu, który stworzyliśmy, to również stowarzyszenie SPAW, Związek Producentów Audio i Wideo. Tam również zalecam, aby skontaktować się z nim. No i jeszcze, żebyśmy mogli tak postawić kropkę nad i, to gdzie dokładnie powinien w pierwszej kolejności ten producent muzyczny po skomponowaniu swojej twórczości, że tak powiem, wejść? Czy proszę podać, nie wiem, adres strony internetowej, czy też maila, czy telefon, gdzie powinien pierwsze kroki skierować ten początkujący producent ze swoim repertuarem? No na pewno kontakt właśnie do ZAIX-u, czyli zaix.pl, strona internetowa SPAW-u, bodajże adres internetowy spaw.pl, i nasza strona internetowa startup.pl. Jeżeli chodzi o maile do działu członkowskiego, to tam są imienne maile, które są podane. To może ja nie będę teraz ich podawał na stronie, bo jakby to się może zmieniać. Nie ma jedynego adresu, są tam trzy adresy mailowe przemiłych osób, które zajmują się artystami w działu członkowskim. Jasna sprawa, czyli jeśli ten uczestnik, znaczy widz, wejdzie sobie na stronę Stoart, to tam już w zakładce, podejrzewam, kontakt znajdzie namiary kontaktowe do osób, z którymi powinien się skontaktować. A czy, albo bo jeszcze, że tak powiem, bo to czasami również takie pytania, bo to nie dla wszystkich jest takie zrozumiałe, czy jeśli będąc producentem muzycznym nie zarejestruje się swojego utworu na przykład w Stoart, w ZAIX, gdziekolwiek, to czy może coś mi grozić, bo czasami ja naprawdę takie też pytania dostaję dosyć banalne, czy ja, bo niektórzy to rozumieją jako mus, że muszę, że to prawo mi każe, ale czy mógłby jeszcze nam powiedzieć, pan jako oczywiście ekspert z tego zakresu, czy coś by takiemu młodemu producentowi muzycznemu groziło, gdyby nie zgłosił nigdzie utworu? Grozić mi na pewno będzie to, że nie zarobi pieniążków, które mu się należą. I w zasadzie to. Nie ma kar, nie ma żadnych konsekwencji karnych za to, że artysta, jakby my szanujemy wolę artystę, wolę uprawnionego. Jeżeli on nie chce się zrzeszyć, no to nie ma takiego obowiązku prawnego, który sprawia, że on musi się stać, musi powierzyć ten repertuar. Może próbować zajmować się tym sam, może bezpośrednio gdzieś, gdzie korzysta z, gdzieś sprzedaje swoje usługi, gdzieś sprzedaje swoją muzykę, może wszystko próbować załatwiać sam. Natomiast pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania jest z punktu widzenia całości gospodarki, całości biznesu niezbędne, bo proszę sobie wyobrazić, że gdzieś są płyty, które pan nagrał w obiegu i one są w dziesiątkach czy setkach różnych lokali w Polsce.
czy jest wykonalne to, żeby udać się samemu bezpośrednio podpisać z nimi jakieś umowy, otrzymywać te pieniążki. Po to jest organizacja zbiorowego zarządzania. Mamy zawarte parędziesiąt tysięcy umów z użytkownikami i jakby ten efekt skali to jest coś, co również oferuje uprawnionym organizacja zbiorowego zarządzania. To pośrednictwo pomiędzy bardzo dużą rzeszą użytkowników i często równie liczną grupą uprawnionych do tych wynagrodzeń. Więc nie jest to przymus, natomiast bez tego moim zdaniem coś się zdecydowanie traci. I w dzisiejszych czasach dosyć popularne, jak obserwuję lub też nawet mam kontakt z moimi widzami internetowymi, jest to, że ktoś sobie w zaciszu domowym tworzy swój utwór, umieszcza go właśnie w serwisie YouTube i na tej podstawie i jeszcze nigdzie na przykład nie występuje, czyli ten jego utwór nie jest nigdzie wykorzystywany, ale zmierzam do tego, że ten utwór jest tylko w serwisie YouTube i tam się nabijają odsłony wyświetlenia, bo ludzie to oglądają. Na przykład stał się, że tak powiem, hitem YouTube'a. Znaczy w takim przypadku coś jest w stanie, że tak powiem, z tego otrzymać, no bo tu nie ma, jakby nie było wystąpień, DJ-e nie używają jego, nie ma tego jego utworu w tych wykazach, no bo nie występuje gdzieś w dyskotekach, klubach, na koncertach, tylko, że tak powiem, nabijają się odsłony w serwisie YouTube. Czy z tego tytułu coś ten producent dostanie właśnie, albo czy jest w ogóle w stanie coś wyegzekwować dla siebie, jakieś pieniążki? Tutaj po pierwsze, no, z tego co wiem, bezpośrednio od serwisu YouTube można otrzymywać jakieś pieniążki. To jest jedna rzecz. A druga, to trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach w lokalach, na przykład w pubach, czy w restauracjach, czy w zakładach usługowych, leci nie tylko radio. To jest nie tylko radio i telewizja, to są również właśnie inne formy dostania i ten utwór z YouTube'a też może pojawić się gdzieś indziej. Więc to nie jest tak, że to jest całkiem zamknięte i to żyje tylko w internecie, bo może żyć również szerzej. Czyli w tym wypadku, żebyśmy się dobrze zrozumieli, może liczyć tylko ten artysta na pieniążki z YouTube'a, bo to art nie jest w stanie wtedy za tą, że tak powiem, liczbę odsłon zapłacić, czy tam wyegzekwować pieniędzy. Jeżeli chodzi o bezpośrednio pieniążki z YouTube'a, to niekoniecznie, to zależy od sytuacji. Tu trzeba byłoby troszeczkę zbadać dokładnie przypadek, ponieważ no, jeżeli artysta otrzymuje jakieś pieniążki z YouTube'a bezpośrednio, to być może już nie. Jeżeli podpisał jakąś umowę licencyjną, w której gdzieś tam otrzymuje pieniążki właśnie bezpośrednio od YouTube'a. Tak jak mówię, my szanujemy wolę artysty, szanujemy wolę uprawnionego, nie będziemy w nią ingerować. Natomiast ten utwór, który jest na YouTubie, może też żyć poza internetem. On może być odtwarzany publicznie w innych miejscach i wtedy na przykład za to może otrzymać tantiemy. Mhm. Ale to otrzyma na zasadzie pewnie tego, na takiej zasadzie, że tam, gdzie był odtworzony publicznie ten utwór, to ten ktoś go zgłosił w raporcie. To nie będzie tak rozliczane, że ktoś przyjdzie do store i powie: proszę zobaczyć milion odsłon, proszę mi zapłacić, bo ktoś milion razy mój utwór odsłuchał. To tak ze startu na pewno tak nie dostanie ten młody artysta. Jeżeli ktoś odtworzył ten utwór sam w zaciszu swojego mieszkania, no to nie jest publiczne odtwarzanie i za to pieniążków nie pobierzemy. Natomiast no i dlatego to nie jest jednoznaczne, gdzie te odsłony były. Natomiast jeżeli pojawiłby się gdzieś w raportach, to już z tego pieniążki mu spływają. Mhm. Czyli ewidentnie musi to się pojawić w raporcie, że jakiś organizator lub bliżej wykonawca odtwarzał te utwory. I jeszcze pytanie, czy ewentualnie mógłby Pan podpowiedzieć, czy właśnie zmierzam do tego, żeby później zmonetyzować tą, powiedzmy, twórczość, no bo wiadomo, artysta też jest człowiekiem, musi zarobić na opłaty. To czy z Pańskiego doświadczenia lub z Pańskiego podpowiedzi warto właśnie udostępniać swoje utwory do publicznej wiadomości w serwisie YouTube? Czy lepiej tego unikać, zwłaszcza właśnie na początku drogi tych producentów muzycznych? Czy jest Pan w stanie coś właśnie podpowiedzieć, czy to im działa na ich korzyść, czy niekorzyść odnośnie później monetyzacji? Niestety nie mam takiej wiedzy i takiego doświadczenia, żeby móc w stanie coś tak bardzo, bardzo praktycznie doradzić, natomiast na pewno uważałbym z przenoszeniem praw na kogoś innego, bo jeżeli damy komuś pełne prawa do tego, co stworzyliśmy, to później możemy sobie sami odciąć drogę do tego, żeby otrzymywać z tego jakieś pieniążki w przyszłości. I to jest problem, który generalnie często dotyczy wykonawców,
muzyki, że są w trudnej sytuacji, jeżeli negocjują z olbrzymim podmiotem, który korzysta z ich twórczości. I trzeba zadbać sobie o to, aby ta relacja umowna była niejednostronna dla tego, komu to przekazujemy, tylko żeby również zapewnić sobie prawo do jakichś wynagrodzeń, czy to teraz, czy to w przyszłości. Czyli tak czy inaczej, ostrożnie i uważać, gdzie swoją twórczość się umieszcza. Tak, i starać się jakby pamiętać o tym, żeby to, co tworzymy, pracowało dla nas latami, bo tym się na przykład zajmują OZZ-y, tym, żeby coś, co artysta stworzy, przynosiło mu korzyści nie tylko kiedy to tworzy, ale tak naprawdę przez cały okres, kiedy ten utwór żyje, jest eksploatowany. Okej. Okay. Zatem dziękuję panu bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję tobie, internetowy widzu, jeśli wytrwałeś do końca. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub coś jest dla ciebie niezrozumiałe, pojawiły się jakieś wątpliwości, to napisz śmiało w komentarzu pod tym filmem. Postaramy się na nie odpowiedzieć. A na ten moment dziękuję za uwagę. Dziękuję panie Michale za rozmowę. Moim i twoim gościem był pan Michał Sowa. Dziękuję państwu. Do widzenia. Pozdrawiam.